Przygotowanie auta do sezonu, czyli co warto wiedzieć? Dzisiaj będzie o oleju. Ja nazywam się Karolina Pilarczyk i jestem profesjonalnym kierowcą driftingowym, a ze mną jest Mariusz Dziurleja, czyli szef mojego zespołu. Zapraszamy do oglądania. Zapraszam. Pewnie wielokrotnie słyszeliście, że olej silnikowy jest tak bardzo ważny. Dlaczego nie mówi się tak często o innych płynach w samochodzie, których też przecież jest bardzo dużo? Właśnie, olej silnikowy. Do czego on właściwie służy? No, nasze stare porzekadło mówi, moim zdaniem, że jak nie posmarujesz, nie pojedziesz. That's what she said! No właśnie, a propos smarowania. Olej silnikowy ma zapobiegać starciu ruchomych elementów w silniku, ale nie tylko, ponieważ olej silnikowy też służy do zapobiegania korozji, do chłodzenia silnika i do jego mycia. Say what? Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, dobry olej, dobrej jakości olej powoduje nie tylko to, żeby było wszystko dobrze nasmarowane, ale wyczyszczone, dobrze schłodzone. Zobaczcie, stoimy w korku, wysokie temperatury. Co ma odbierać temperaturę silnika? No woda, płyn chłodzący, nie tylko. Jest olej, który spryskuje gdzieś tam denka tłoków i odbiera też tą temperaturę. Najnowsze oleje mają systemy, które jeszcze bardziej są na to uodpornione, czy nieodpornione, bardziej są nastawione na to, żeby odbierać temperatury. Bo odebranie temperatury silnika to jest zwiększenie jego wydajności. A większa wydajność to większa sprawność, mniejsze spalanie, etc. Tego naprawdę jest dużo. Wyczyszczony silnik w środku to silnik zdrowy, jak człowiek, jak organizm. Mamy filtrowaną krew przez nerki, tak samo tutaj jest wszystko filtrowane, czyszczone przez olej i przez filtr oleju. No właśnie, dlatego to jest olej silnikowy jest tak bardzo ważny, ponieważ olej silnikowy wpływa na żywotność naszego silnika, ale też na jego moc. It's over 9000! What 9000? No oczywiście, no im mniej tarcia i mniej parcia, tym większa moc, łatwiej pracują części, które nie mają się dotykać, a mają mieć między sobą tak zwany film olejowy, który powoduje, że nie dotykają się, a szybciej pracują. No i powodują, że większa sprawność, większa wydajność, no to zatem większa moc. Czyli bardzo ważna jest lepkość, jeżeli chodzi o olej. Oczywiście lepkość, a lepkość jest bardzo ważna w różnych temperaturach. Zimny silnik inna lepkość, gorący silnik inna lepkość, później wysokie obroty silnika to też jest inny parametr, a to wszystko jest w tej małej puszce z olejem i to jest wszystko tam gdzieś zmieszczone i wymieszane w czymś, co nazywamy olej. No właśnie, a jak często powinniśmy wymieniać olej? Producenci samochodów zalecają, żeby wymieniać olej raz na rok lub co 10-30 tysięcy kilometrów w zależności od wiegu samochodu. W przypadku nowych samochodów producenci zalecają, żeby wręcz wymieniać ten olej co 30 tysięcy. Tak, tak, ale to nie jest tak, że wymieniamy olej co 30 tysięcy, tylko tam jest napisane w instrukcji obsługi, żebyśmy sprawdzali olej, a sprawdzamy go codziennie, czy samochód nie pobrał tego oleju, bo może spalić i musimy go uzupełniać. Natomiast wymiana oleju, to co powiedziałeś przed chwilą, między nie wiem, 10 tysięcy, 15, 30, to nie tak do końca, bo to w zależności od silnika, rodzaju silnika, od diesla, benzyny, od wieku silnika, bo samochody, które mają 50 lat, mają inną charakterystykę, nowoczesne silniki doładowane mają inną. Ja z doświadczenia zawsze mówię, sprawdzaj olej codziennie, sprawdzaj go zawsze i bądź pewny, że jest dobry i wymieniaj ten olej w miarę często, czyli normalny użytkownik samochodu wymieni go między 10 tysięcy kilometrów i będzie naprawdę dobrze, bezpiecznie, ale warunek jest taki, sprawdzaj go. Tak, to jest nawet zawarte w instrukcji obsługi samochodu, ale w końcu kto czyta instrukcję obsługi, prawda? Ale musicie pamiętać, tak jak wspomniałam, to jest w instrukcji obsługi, czyli jeżeli cokolwiek się stanie i nie będzie tego oleju i zatrze się silnik z powodu braku oleju, to nawet jak będziecie mieli nowy samochód, to będzie wasza wina, więc serwis powie sorry, dokładnie. Będzie kosztowało. Codziennie jest w instrukcji napisane w każdym samochodzie, sprawdź olej. Mimo tego, że nie wszystkie samochody nowoczesne mają możliwość sprawdzenia, bo już nie mają bagnetów czy miarek kolokwialnie zwanych, są wyświetlacze, jest elektronika, jest to pokazane na komputerze sterującym. Sprawdzajmy, bo to jest bardzo, bardzo ważny czynnik, od którego zależy, czy nie stracimy kilkudziesięciu lub set tysięcy złotych. Wiele samochodów ma jeszcze cały czas tak zwany bagnet, więc zaraz wam pokażemy, gdzie i jak sprawdzić olej. Naprawdę? You serious? Mariusz, mamy tutaj silnik, duży silnik, dużo różnych koreczków i w takim razie, gdzie najłatwiej znaleźć, gdzie właściwie jest ten olej?
Z reguły jest to takie coś z kółeczkiem, z reguły oznaczone kolorem żółtym. Jest to, no oczywiście w instrukcji pokazane każdego silnika, jest to pręt, metalowy pręt lub plastikowy, który trafia do miski olejowej i na nim jest miarka, która pokazuje, ile tego oleju powinno być w stanie pełnym, ile jest minimum, które powinno być. I po sprawdzeniu oleju najlepiej wytrzeć później tą miarkę, szmatkę, włożyć jeszcze raz, wyciągnąć, zobaczyć, o, jest oleju delikatnie za mało, bo jest przy kresce dolnej, czyli przy tym minimum. I co wtedy? Musimy go dodać. No właśnie, ale jak tego oleju jest za mało, to jak się dowiedzieć i jak znaleźć informacje na temat, jakiego oleju powinniśmy dolać? I tę informację też macie bardzo często w instrukcji obsługi samochodów, czyli zalecenia producentów i tego najlepiej się trzymać. Tak, czytajmy instrukcję, ale są też kraje na świecie, gdzie jest to nawet tłumaczone bardzo dosadnie, łopatologicznie. Na przykład w amerykańskich samochodach jest coś takiego jak korek oleju, na którym jest napisane, jaki jest rekomendowany olej do danego silnika. I tym też korkiem uzupełniamy olej, który musimy nabyć gdzieś, nie wiem, w sklepie, na stacji benzynowej i też miarą sprawdzać, dolewać i patrzeć, aż ten poziom będzie na takim zalecanym do tego silnika. No właśnie, na tym korku były cyferki i właściwie co one oznaczają? No właśnie, to jest typ oleju, jaki powinniśmy wlać do tego silnika. A żeby było bardziej obrazowo, mamy tu pojemnik, mamy tu opis oleju, jaki to jest olej i właśnie te same cyferki z literką są na głównym miejscu. Karolina, na pewno wiesz, co to oznacza. 10W60 to oznacza lepkość. A no tak, 10W60 lepkość, ale czego? 10W to lepkość czego? No w zależności od temperatury. Czyli... Bardzo dobrze, czyli w dolnych granicach pracy zimny silnik to są te parametry, a w wysokiej temperaturze już przy dobrych obciążeniach druga część cyfrowa pokazuje nam lepkość. Im wyższa lepkość, tym bardziej lepsza praca i trzymanie się tego oleju kurczowo części metalowych, żeby się ładnie między sobą obracały. Słuchajcie, ale ciekawą rzeczą jest olej Petronas Syntium. I to jest fajną rzeczą, że w tym oleju zastosowano technologię Cooltech. Firma Petronas Syntium stworzyła olej na bazie doświadczeń na torach wyścigowych w Dakarze, który ma chłodzić silnik, odbierać temperaturę po to, żeby on był jak najbardziej sprawny, żywotny i tak dalej. I teraz oni przenoszą to na ulicę, do naszych prywatnych samochodów, do naszych motorówek, quadów, motocykli, po to, żeby nasze silniki były bardziej sprawne. Więc naprawdę technologicznie jesteśmy już na poziomie Formuły 1, a możemy tą formę mieć we własnym garażu. Tak, dokładnie. I tak a propos własnego garażu i własnego samochodu, słuchajcie, jeżeli dojdzie już do sytuacji, kiedy musicie wymienić olej, to oczywiście rekomendujemy, żeby pojechać do warsztatu, ponieważ to jest nie jest to tylko kwestia zmiany oleju, ale też zmiany filtrów, czy potem utylizacji zużytego oleju. Właśnie, utylizacji. Nie możemy sami zmienić oleju w garażu, bo nie wylejemy go do wanny czy pod prysznic, to trzeba zutylizować. Dlatego firmy mechaniczne, zakłady mechaniczne, samochodowe specjalizują się w tym, mają do tego specjalne dokumenty, uprawnienia, żeby się pozbyć tego starego, zużytego oleju w zgodzie z naturą i chciałbym, żeby to tak było zrobione. Wymiana filtra wielokrotnie jest też jakiś problem, jakieś odkręcenie, dokręcenie. Tam są specjaliści, zaufajmy, to niedużo kosztuje, a jest naprawdę bezpieczne i dla nas, i dla naszego pięknego, zielonego świata. No właśnie, i mam nadzieję, że przekonaliśmy Was, że olej silnikowy jest naprawdę bardzo ważny dla samochodu, dlatego tak dużo się o nim mówi. Mam nadzieję, że zapamiętaliście, żeby sprawdzać ten olej silnikowy i jego poziom. No i życzymy dobrej drogi. I bezpiecznej, i dobrze nasmarowanej części.